Siemka, z tej strony Prosout i to jest kolejny odcinek z Rayman Legends. Jak ostatnio pamiętacie, zaczęliśmy sobie pokręconą dżunglę, czyli Gibberish Jungle. Dwa pierwsze poziomy sobie zrobiliśmy. I teraz idziemy do poziomu pod tytułem Bujalne Jaskinie. W tym odcinku też zrobimy sobie tylko dwa poziomy. Bo ogólnie to jest 8 poziomów. A ja mam na razie 4 tylko odblokowane, nie? Więc przydałoby się to jakoś zrobić symetrycznie. Dobra. O Jezu, ja to kojarzę. Pamiętam, że ja tak się kiedyś starałem o te lumy. Znaczy nie o te. Tylko chyba późniejsze to były. Tak. Chyba o te lumy się tak bardzo starałem. Dobra, powoli, pomalutku. Dobra, tu był właśnie jeszcze małak. Naprawdę ja się tylko o to starałem? A bo to mi się z Origins pomyliło. O Jezu. Ledwo co? Dobra. A, okej. Dziękuję. Mogłem to zrobić inaczej, ale ważne, że pokonanie i królowa była uratowana, tak? Oj, wydaje mi się, że ja chyba szybko zrobię ten poziom. Właśnie, to mi to dawało. Tu nic nie ma ukrytego, okej. O Jezu, było blisko. Dobra. Muszę trafić, o, na tą platformę. Toko już się na mnie patrzyło, wolałem się stamtąd ulatnieć jak najszybciej. Elo. Chyba jak na razie żadnego komba, że mnie zwalił, jeśli chodzi o lumy. No na razie. Idzie wszystko jak spłatka. Powolutku. I na razie nie zginąłem. O Jezu, to jest ten typo. O, i ogólnie możecie wiedzieć oczywiście, że Rayman Legend... Boże, Rayman Legend. Ja tylko o jednym. O, jeśli chodzi o Raymana, jedynkę na PSX-a, on będzie kontynuowany, ale troszeczkę później. Nie tak od razu, tylko trochę później. Nie wszystkiego naraz. Wow. Aj, bez... Spokojnie. Easy man. Z tą klatką też spokojnie. Dobra. Jest easy. Ale ja właśnie... Na dół. O. Dobra. Chciałem się tylko upewnić, że tu nic nie ma. Że nic tutaj nie pozostawiłem. Bum. Tu będzie małak. Dobrze pamiętam. I co? Koniec.
Ej, ale... Mimo, że koniec... To patrzcie, załapałem się akurat na 600. No ładnie. Nie. Dobra. Ważne, że mam to 600, nie? 644. W sumie można było to nadrobić troszeczkę. Jeszcze tam nasionka były. Ale to po jednym lumie dają w sumie. Ale patrzcie, szybko mi poszło. No co? Go 5-minutowe odcinki z Raymana. Ojeju, ja to kojarzę, to nie było moskito. Łowca łowców, no. Tu był moskito. A ja ten poziom pamiętam. Ten, co teraz będziemy przechodzić. On będzie strasznie krótki. I właśnie to będzie ssać. Smolio. Polałbym obraz do Origins, no ale... No kurde, ej, nie. Ja mam tak dużo czasu, że aż opuszczę poziom. I specjalnie wezmę to serduszko. Serio, pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że nie zebrałem serduszka. Dobra, lecimy. Tu mamy cutscenkę. To było w Origins nawet. Tylko to był chyba drugi pościg. To jest normalnie jak najazd, nie? Taki szybki. I koniec. Serio? Okej. Pozostawię to bez komentarza. Ja mam kończyć odcinek teraz, nie? Nie umarłem w tym odcinku. Rekord. Dobra, szczęśliwe losy. Znowu stworzenie... No, Back to Origins. Tylko nie mistyczne... Mistyczne wzgórze. Mówię, są mistyczne wzgórzu. Ugh. No co ja, to nazwę pokręcona dżungla? Albo nie, po prostu powrót do pokręconej dżungli. Tak jak wam mówiłem, ja zawsze się odblokują 4 poziomy. Później następne rozdziały po 4 poziomy. I później to się bierze od nowa. Bo tak było w Rayman Origins. W sumie w pierwszej części też. No w sumie Rayman Origins to w tłumaczeniu Rayman Początek, halo. A, Mystical Pique. Pique, no. Tak, mówiłem, mistyczny szczyt. Nie, mówiłem wzgórze, sorry. Ale dobra, sprawdźmy sobie, jakie sporządko dostaliśmy. Żabkę, spoko. Zbierzmy sobie od razu fanty wszelakie. Przy świniach są same te lumy, nie? Daj! Dobra. Ale... Co my będziemy właśnie robić na następnym odcinku, się zapytacie. Niestety to. Musimy to zrobić. Wybaczcie, ale ja będę musiał to robić. Zanim pójdę na pustynię Digiridów. Ale czekajcie. Czy ja sobie nie odblokuję po tych najazdach wszystkich z zakumkanej historii Living Dead Party? To było impreza żywych umarlaków, z tego co pamiętam.
No i czekajcie, 8 plus 7. O jest. 8 plus 7. 15. Kurde, tak mało będzie brakować. Taka maciupinka. Po innym poziomie zapustyni Digiridów to będziemy mieli już 400 małaków. To potrzeba 400. Tak więc co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Rayman Legends.